Mentosy i te kole przydadzą się do dzisiejszego właśnie odcinka. Kurde, którędy my się wybraliśmy? Czym my idziemy? Jak to miał nie lada, przetrwanie chodząc po bagnie. Sprawdzimy test coli, test jej mocy. Siema, tutaj Daros Fires w kolejnym odcinku. Dzisiaj w odcinku będziemy robić coś innego. Rozpoczniemy robić takie coś jak... Wytłumaczę, żeby było wiadomo, o co chodzi. Weźmiemy kole i mentosy. I będziemy właśnie te mentosy wrzucać do butelki z kolą i sprawdzimy później, czy to jakoś fajnie wybuchnie, czy coś. I jest jeszcze operator. Siemka. Także zapraszamy do oglądania. Coś jeszcze chcesz powiedzieć może? Na rozpoczęcie odcinka. No nic, miłego oglądania wam życzę. Także słuchajcie, mam tutaj kolę pierwszą i mam tutaj kolę drugą. Także te dwie kole przydadzą nam się właśnie do tego, żeby właśnie testować to, czy coś takiego, sprawdzić to jakoś. Ja nie wiem, jak to zbytnio się robi. Operator chyba coś wie na ten temat. Mam też również mentosy. Jedne mentosy. Drugie mentosy. Spoko. Te mentosy i te kole przydadzą się do dzisiejszego właśnie odcinka. Kurde, jak tutaj coś można powiedzieć, jak nosa do siebie. Sigda. Jakaś flaszka. Jest pierdolony krab, bo na poprzednich odcinkach pora wrzucić na luz. Stoimy tutaj. Ja ci coś teraz powiem, nie? No. Także ja teraz powiem taki tekst, taki fajny tekst i operator oceni go w skali od 1 do 10. Spoko. Sprawa jest ogólnie ciężka, ponieważ za cukier teraz jest x kilogramów ceny. No i ja to bym właśnie chciał od ciebie dostać ten x kilogramów cukru za darmo. Co? Nie stać cię, czy co? Na cukier? No. Że ode mnie chcę za darmo dostać. Tak. Ciebie, no. Tak. Wszystko kosztuje. Ja za cukier też płacę. Ty za cukier płacisz? No. To git, jak za cukier płacić. W każdym razie idziemy dalej. Kolę mam cały czas w ręku. Jakbym ktoś nie wiedział, o co chodzi, to za cukier w tamtym roku cena za podatek cukru się zwiększyła. Stąd właśnie ta cena jest bardzo duża. Ale to właśnie dlatego od ciebie chciałbym też dużo cukru za darmo. Tak. Idziemy do przodu. Mamy ze sobą taśmę kojącą. Widziałem też również z tego duży. Pokaż nóż. Czemu? Dobra. No. Tak wygląda nóż, mam jeszcze drugi jakby co. I on będzie właśnie potrzebny do tego eksperymentu właśnie całego, którego będziemy chcieli przyrządzić. Kolkę dalej mam. Mentosy również. Zostać taki siba. Ruszamy! Idziemy już powoli w miejsce docelowe, gdzie będziemy robić tego testa całego. Ten cały eksperyment. Jesteśmy teraz, aktualnie znajdujemy się obok stodoły drewnianej. Gdzie są trzy koniki
brązowe. Chyba sobie to tak buźką jedzą trawkę. Masz sarenki. Pokaż sarenki. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Blisko bardziej by było widać. No i też murek tutaj jest taki. Pokaż, jakie już mentosy kupiliśmy poprawne. Kupiliśmy poprawne mentosy właśnie, bo tamte były nieodpowiednie. Kupiliśmy te oto mentosy. Chciałem do niebieskiej paczce. Heavy Dragest. Strong Mint. A więc kolki dalej są. I idziemy powoli właśnie w tym miejscu docelowe nagrać. To. Słoneczna pogoda dzisiaj. Tak. To w bluzie można wyjść. A nagraj tam do góry. Pokaż. Teraz będzie widać te sarenki. Prawie sprawie, że ładne widoki są też. O kurde. Chodź jak patrzą. Idą sobie. Kurde, którędy my się wybraliśmy? Czym my idziemy? Jak to miał nie lada, przed panie chodzą z pobagnie. Ta. XD. Cóż pa. Jakie buty. Tak jest ciekawe, jak musimy iść. Ja czuję, jak mi tak ciapki. Jak mi tak bardzo te... Tapiają się w to błoto całe. No tam, jakie jest miękkie. Dochodziły po plastrykę jakieś? Tak. O kurwa ty! No. Była ładna, słoneczna pogoda i się rozpadało niestety. Kurde, pokaż tam. Dobra, dobra. Słońce zaszło, patrz jakieś kurde. Leje. O kurde, patrz co się stało. Bo kropla mi ten deszcz upadła na kamerę. O kurde, to cenzura. W miejscu docelowym. Czekaj, bo cię chłopie nie widać. No patrz jak niby widać. Jesteśmy na tego już miejscu docelowym. Jest tu asfalt, zaraz przyrządzimy ładnie test. Operator wam powie, jak go przyrządzimy. Także wykładam szybko te rzeczy, bo patrzcie jak szybko potrafię podnieść. Bo się okazało, że deszcz mocno padał. Mamy tu przygotowane wszystko. Mentosy, kole, noże oraz taśmę. I za chwilę skleimy sobie te mentosy. Operator, powiedz, co trzeba zrobić. Na początku sprawdzimy test coli. Test jej mocy z podłożem. Wezmę kole teraz i rzucę tą kolę o ziemię. Mam rzucić, tak? Fajny ludzik. Fajny ludzik, co? Fajny ludzik. Dawaj. Kurde, to ją za mocno rzuciłeś, bo ona aż tam zleciała. Dawaj to. Widzicie to? Co się stało? Chodź tam do światła. Szybko, no. Leci? Kurde, ty... Ej, widać. Idę. Szkoda, że tam zleciło się. Utraciła butelkę. Spodziewałem, że będzie wybuch, a to takie... cienko. Pi. Czysta kolka. Smaczna?
Masz tam. XD. XD. Czemu wylewasz? Tak więc to by było na tyle z tego pierwszego eksperymentu. Rzuciliśmy kolą z całej siły o ziemię. Widzieliście, jak poleciała. Dopi kole. A teraz zrobimy taki teścik, że przylepimy mentosa. Tutaj podwieczko. Dareczek. No zobaczymy jeszcze co zrobimy. Na razie przygotujemy wszystko. Następny eksperyment. Potrząść ją połów. Ty, chyba mam nie wybór. Kurde! Działaj! Dobra, już się nie wyżywa na tej koli. Fajnie tutaj ten? Zawisi ją tą butelkę poprzednią? Idę. Dobra, odkręć. Może tak puść to na ziemię, patrz. Kurde, nie działa, eksperyment. Odkręć i damy mentosa. XD. Chyba kolkę. Chyba po koli. Chyba po. Zdrówko. A więc to by było na tyle w tym odcinku z sprawdzania właśnie eksperymentu związanego z kolą i mentosami. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie tutaj łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego. Elo.